Cześć kochani, coś czuję, że dzisiejszy odcinek gromadzi mi tutaj fanów serialu Czterej Pancerni i Pies, prawda? No bo dzisiaj będę mówić o Grzesiu z Czterech Pancernych. Rolę tę otrzymał po pierwszym przesłuchaniu. Zwracał na siebie uwagę wąsikiem i charakterystycznym, egzotycznym nieco jak na tamte czasy wygląda. Włodzimierz Press jako jeden z niewielu tych aktorów z głównej obsady tego serialu nie zrobił co prawda później tak wielkiej kariery jak jego przyjaciele, to zapadł nam w pamięci i zapewne jesteście ciekawi, co u niego słychać. Ciekawe, czy zainteresuje Was także historia miłości, którą zapoznał właśnie na planie Czterech Pancernych, a także historia jego dzieciństwa, bo był on wyjątkowo doświadczony przez życie. Stracił ojca, został rozdzielony z matką, a wszystko oczywiście w tle z wojną. Co robi dzisiaj? Czy jest aktywny zawodowo? Jak potoczyło się jego życie i czy ma trochę żalu do Czterech Pancernych, że jednak nie udało się, a może dokładniej do środowiska filmowego, że nie dostrzegło do końca jego potencjału? Chociaż wydaje mi się, że to wszystko jest na wyrost, bo ten potencjał na swój sposób naprawdę dostrzeżony został. Zresztą niech sam pan Włodzimierz odpowiada Wam na te wszystkie pytania, moimi słowami oczywiście, więc ja odpowiem i pan Włodzimierz, pozostaje nam zaczynać. Włodzimierz Press urodził się 13 maja 1940 roku we Lwowie w rodzinie żydowskiej. No i właśnie, jak się domyślacie, był to jeden z najtragiczniejszych momentów, w jakich właściwie mógł się urodzić w rodzinie żydowskiej. I niestety bardzo mocno ta rodzina się o tym przekonała, ponieważ jego ojciec trafił do warszawskiego getta, a stamtąd do obozu zagłady, gdzie zginął. Kilkuletni Włodzimierz uciekał wraz z matką Janiną Planer. Niestety podczas transportu on i jego matka zostali rozdzieleni. No po prostu było to spowodowane wielkim tłumem. Chłopiec jej gdzieś zniknął z oczu, w pewnym momencie podjechał pociąg, do którego ona wraz z tym tłumem została wepchnięta. Gdy już w pociągu zorientowała się, że syna nie ma, wysiadła na kolejnej stacji i wróciła całą tę stację torami przez bombardowane transporty i stacje kolejowe. Ponoć tam na dworcu udało jej się znaleźć dziecko, choć graniczyło to wtedy z cudem. Chociaż tutaj są inne też wersje przedstawiane przez media, nie do końca wiem, która jest prawdziwa. Druga jest znacznie bardziej tragiczna, bo mówi o tym, że chłopca jednak nie udało jej się odnaleźć. Szukała go przez 2 lata i ostatecznie udało się odnaleźć 4-letniego Włodzimierza w jednym z domów dziecka. Jednak okres dzieciństwa pana Włodzimierza tak czy siak był trudny. Mówiono, że rodzina wylądowała na Syberii, gdzie pani Janina pracowała jako pielęgniarka, zdobywała jedzenie i leki dla syna, który bardzo chorował. Po wojnie wrócili do Polski, mieszkali początkowo w Krakowie, przeprowadzali się kilkukrotnie, by ostatecznie osiąść w Warszawie, z którą pan Włodzimierz później bardzo się związał. Tam kontynuowałem naukę w pierwszej klasie. Jestem warszawiakiem, może nie z urodzenia, ale z zasiedzenia, mówił w Angorze. Matka aktora ułożyła sobie życie na nowo, wyszła za mąż, urodziła córkę Lenę, która była znaną warszawską pięknością. Sama później pracowała w Telewizji Polskiej. Mówiono o niej, że była bardzo charakterystyczną osobą. Przyszło do niego rozczarowanie. Miał bowiem wielką chrapkę na rolę Ramzesa w Faraonie. Poszedł na przesłuchanie i był po nim tak optymistycznie nastawiony, że wręcz uważał, że ma tę rolę jak w banku. No i niestety nie udało się. Jerzy Kawalerowicz wybrał Jerzego Zelnika. Zresztą kolegę z podwórka, z którym wychowywał się pan Włodzimierz. Śmiałem się, że wyhodowałem sobie żmiję na własnej piersi, ale on zagrał tę postać doskonale. Był to jednak dla mnie wielki zawód, pierwszy w mojej karierze. Szczęście mu jednak sprzyjało, bo nieco później trafił na kolejne ogłoszenie. Tym razem do serialu Czterej Pancerni i Pies. Ale tutaj nie popełnił już tego błędu. Nie nastawił się, że na pewno wygra casting, że to będzie rola dla niego. Wręcz był sceptycznie nastawiony i jak sam mówił, słabo mu się wtedy wiodło finansowo, więc po prostu poszedł zarobić parę groszy. Nie wierzyłem, że coś z tego wyjdzie. Poszedłem tam dla paru groszy, bo ciężko przędłem. Poza tym to był obraz wojenny, a ja wcześniej nie miałem żadnego kontaktu z wojskiem, nawet na studiach. Do przesłuchania stanął z Januszem Gajosem. Odegrali scenę kłótni i już na następny dzień odebrali telefon informujący o tym, że rolę dostali. Pan Włodzimierz dostał rolę Saakaszwiliego, kierowcy czołgu Rudy 102.
Do seriali trafiało się podobnie jak dziś w wyniku castingów, czyli próbnych zdjęć, mówił w wywiadzie dla Głosu Wielkopolski. Zostałem wezwany na zdjęcia i tak się stało, że szczęśliwie mnie wybrano. Nie wiem, ilu miałem kontrkandydatów. Razem z Januszem Gajosem zdjęcia mieliśmy tego samego dnia. Spodobaliśmy się i otrzymaliśmy wiadomość, że jesteśmy zaakceptowani i zagramy rolę. I co ciekawe, grając tego mechanika prowadzącego czołg, nie umiał jeździć, nie miał nawet prawa jazdy. Zresztą słabo wtedy widział. Nie mógł nosić okularów na planie, no bo jako czołgista nie mógł. Jeszcze wtedy soczewek kontaktowych nie było, więc w rezultacie, kiedy prowadził ten czołg, trzeba było nagrać parę takich scen, to wszyscy tam drżeli, co z tego wyjdzie. Serial kręcono z przerwami przez 4 lata. Mówiłam Wam już, gdy opowiadałam Wam o innych postaciach, że faktycznie chwilkę to zeszło. Pan Włodzimierz już wtedy pracował w teatrze, ale nie robiono mu problemów, zwalniano go, mimo że często na próbach nie mógł być z racji tego, że grywał na planie, a za zarobione pieniądze kupił sobie pierwsze mieszkanie, także na bogatości. Szybko się okazało, że ludzie, którzy oszaleli na punkcie 4 pancernych, kochają również Grzesia. Osoby postronne zresztą brały go za Gruzina. Ale faktycznie w tym Grzesiu to chyba kochało się więcej nawet Polek niż w Janku. Był taki zaradny, taki szelmowski, taki troszeczkę bandziorek, taki niepokorny, taki bad boy, dzisiaj byśmy powiedzieli. Miał w sobie to coś, a jednocześnie był wrażliwy i miał dobre serduszko. Pan Włodzimierz natomiast nie ukrywał, że wcale ta rola nie była spełnieniem jego marzeń. Ale na serial nie narzekał, bo choć oczywiście włożył go w pewną szufladę, to dał mu też rozpoznawalność. Zresztą serialu bronił zawsze, nawet gdy po latach był nazywany propagandowym. Szlak mnie trafia, mówił w wywiadach. Nie mieliśmy żadnych nacisków ze strony władz, partii czy kogokolwiek innego. W tym serialu jest przecież mowa o prostych ludziach, zwykłych żołnierzach, a nie o jakiejś wierchuszce, ideologii czy propagandzie. Więc kiedy ktoś wyciąga te wszystkie problemy, to zadaje sobie pytanie, w czym ci widzowie zostali aż tak strasznie okłamani? Ponadto, kiedy się tak zapamiętale zabija wszelkie wartości pancernych, to mnie też zastanawia, czy więcej się na nich wychowało łobuzów i drani, czy przyzwoitych ludzi, bo ja ilekroć spotykam się z naszymi wielbicielami, widzę, że to są naprawdę przyzwoici ludzie. A zapytany, na czym jego zdaniem polegał sukces tego serialu, odpowiadał: coś było ujmującego w tym, że ci żołnierze byli wobec siebie życzliwi, że byli sobie, tak jak to ta piosenka mówi, wierni, że umieli wybrnąć z każdej opresji, bo trzymali się razem. Ich przygody były oparte na uniwersalnych wartościach, takich jak męska przyjaźń, solidarność czy poczucie humoru. Ale faktycznie, kiedy stanęli do pierwszych zdjęć, to nikt się nie spodziewał, że po pierwsze ta przygoda tak długo będzie trwała, a po drugie, że serial będzie miał aż takie liczne grono fanów. I choć dzisiaj po latach mówi właśnie z wielkim sentymentem o tej roli, przez jakiś czas nawet zdarzało mu się nieco narzekać na pancernych, a dokładnie na to, co stało się z jego karierą. Nic z mojej popularności nie wynikało. Nie czułem, żeby ta rola ciągnęła się za mną. Nie dostawałem jednak innych propozycji, mówił Van Gorze. I jest mu trochę przykro, że jest kojarzony głównie z tym serialem, bo zrobił w życiu naprawdę jeszcze wiele, wiele artystycznych rzeczy. Jestem sam zawiedziony, nie zaistniałem w polskim filmie. Jeśli już występowałem, to w jakichś epizodycznych rolach. Zdaję sobie sprawę, że nie miałem żadnej propozycji uczestnictwa w jakimkolwiek wydarzeniu polskiej kinematografii. Ani kiedyś, ani dzisiaj, mówił gorzko. Ale Czterech Pancernych nie może żałować, zresztą nigdy czegoś takiego nie powiedział, bo na planie znalazł miłość swojego życia. Renata pracowała przy Czterech Pancernych jako kostiumografka. Była wtedy studentką Akademii Sztuk Pięknych. W serialu chciała sobie trochę dorobić, ale według niektórych plotek chciała także poznać właśnie pana Włodzimierza, bo uwielbiała jego postać i bardzo jej się podobał. Zakochałem się jak wariat, mówił. Ślub wzięli w 1967 roku, a na imię synowi, który przyszedł na świat niedługo później, dali na imię Grzegorz. I choć wiele osób mówiło, że to z powodu tej roli, to nieprawda. Ich syn odziedziczył imię po dziadku, który zginął, kiedy pan Włodzimierz był jeszcze dzieckiem. Renata była jeszcze studentką. Przy drugiej serii serialu pracowała jako samodzielna kostiumografka, a przy ostatniej nie brała udziału, bo urodził się nasz syn Grzegorz. Fotograf po tatusiu niestety nie narzucający się światu, mówił w Gazecie Wyborczej. Potem wspólnie doczekali się jeszcze córki. I właśnie ta miłość, rodzina, dom jest dla aktora dużo ważniejsze niż jego role.
Może i jestem zawiedzionym sobą artystą i niespełnionym aktorem, ale za to jestem zadowolonym z życia mężczyzną. Nie krył także, że rodzina to nie tylko żona i dzieci, ale także jego mama, która bardzo się poświęcała, żeby niczego jej synowi nie brakowało. No kiedy poznał swoją żonę, od razu jej powiedział, że w ich życiu będzie jeszcze jedna kobieta. Tak jakby pojawienie się żony miało w jakikolwiek sposób matkę wykluczać, przecież to zupełnie inne role, więc no nie ma tutaj jakby czego porównywać i co tak informować żony, że ta mama będzie. Trochę to oczywiste. I właśnie w 1980 roku aktor wraz z rodziną wyjechał do Paryża, żeby zająć się mamą. Bo nie powiedziałam wam jeszcze, że pani Janina wyemigrowała z Polski, przestraszona antysemickimi nastrojami, które panowały w 1968 roku, biorąc pod uwagę doświadczenia z młodości, kiedy sama z dzieckiem musiała się po śmierci swojego męża tułać po świecie. Wcale się nie dziwię, że zdecydowała, że chyba jednak będzie jej lepiej w innym kraju. Pan Włodzimierz czuł wobec matki dług, dlatego postanowił pojechać do niej. Z żoną i dwójką dzieci. A potem, wiedząc, że nic mnie nie czeka w teatrze, gdy już nie miałem żadnej artystycznej propozycji, postanowiłem przedłużyć pobyt, a ten brak propozycji spowodowany był stanem wojennym. I tak po kilku latach Francja stała się ojczyzną dla dzieci pary. Oni jednak postanowili wrócić do kraju. Było to w 1987 roku. I choć pan Włodzimierz tęsknił za graniem, nie poszedł w ślady chociażby Andrzeja Seweryna czy Wojciecha Przoniaka, którzy sobie świetnie radzili na francuskich scenach. Pobyłem tam tylko 3 lata, bo poczułem, że siłą moich umiejętności jest język polski. A pan Włodzimierz po powrocie dołączył do zespołu teatru dramatycznego, gdzie, jak sam mówił, zagrał wiele przyzwoitych ról. Potem przeszedł przez teatr studio, a także teatr narodowy. I mimo, że w teatrze grał tak świetnie i dostawał naprawdę wiele rewelacyjnych recenzji, wiele nagród, kino się o niego nie upominało. Porównując się do kolegów z planu, nazywa się średniakiem, jak już wam mówiłam. Ale mówi też, że sam jest sobie nieco winien, ponieważ nie umiał kłócić się o rolę, stawać po nie w kolejce, dopytywać, walczyć o siebie. Zagrał dużo ról w teatrze, a w filmie niewiele, między innymi w Rozwodów nie będzie, Czarne chmury, Zwyczajne życie czy Korczaku, ale żadna nie przebiła Czterech pancernych. Nie lubię się narzucać, nie walczę o siebie, nie mam zbyt dużo wiary w siebie i muszę czuć, że ktoś bardzo we mnie inwestuje i wierzy w to, że mogę podjąć się jakiegoś zadania. Tak się jakoś zdarzyło. Ja nie przegrywałem bitew, tylko po prostu ich nie zaczynałem. I tak, pan Włodzimierz ma ponad 30 ról na koncie, zwykle niewielkich lub epizodycznych. Zagrał jeszcze w Europa Europa, w Karierze Nikosiadyzmy, albo w serialu Czarne chmury, Królewskie sny czy M jak miłość. Grał jeszcze na scenach Teatru Ludowego, Kwadratu, Dramatycznego czy Studio. Ale miejsce artystyczne dla pana Włodzimierza było. I tutaj jest to miejsce bardzo znaczne. Chodzi o dubbing. No bo był na przykład Kotem Sylwestrem w Zwariowanych melodiach, Smerfem Łasuchem czy Juliuszem Cezarem w Asterixie. Jego głos znają też fani Pottera i wielbiciele gier. League of Legends, Wiedźmin, Dziki Gon czy Najdłuższa Podróż. Dubbing i radio bardzo mnie mobilizowały, mówił Wagorze. Do słuchowiska czy poezji należało się we właściwy sposób przygotować. Jednocześnie nie ma stresu, bo zawsze wszystko można powtórzyć. Nie to, co na żywym planie. Nie ma też uczenia się na pamięć, co zawsze zabiera dużo czasu. A pan Włodzimierz z żoną nadal tworzą zgodne małżeństwo. Mieszkają w mieszkaniu, na warszawskich stegnach i są ze sobą szczęśliwi. Chodzą na długie spacery. Pomimo bruzd na twarzy i utraty połowy włosów, pomimo upływu lat, wciąż jestem rozpoznawalny. Ludzie uśmiechają się do mnie na ulicy i mówią mi dzień dobry. To jest bardzo sympatyczne, mówił w telemagazynie. Ale jeżeli chcielibyście pana Włodzimierza jednak zobaczyć i to w znaczącej roli, to polecam film Czarna Owca. Bardzo sympatyczne kino, które pojawiło się na ekranach w 2021 roku, ale można obejrzeć chociażby gdzieś tam w serwisach. Chyba na Playerze, jest nawet za darmo. A pan Włodzimierz dodawał: cały czas byłem i jestem aktorem, dziś już emerytowanym, ale cały czas funkcjonującym. Zawsze w teatrze znajdowało się dla mnie jakieś zadania, z których wywiązywałem się zgodnie z moim artystycznym potencjałem. Ale przyznaję, że już nie marzy mu się główna rola. Jestem aktorem użytecznym, niekoniecznie muszę grać główne role i wcale o nie nie zabiegam. Dla mnie istotne jest, aby moi bohaterowie mieli w sobie tę kropelkę krwi. A w wolnym czasie, jak przystało na dopracowującego sobie emeryta, odpoczywa. Oglądam telewizję, dużo czytam.
A z takich moich prawdziwych hobby to grywam w brydża. Myślę, że na takim ciut więcej niż średnim poziomie. Jak tylko z przyjaciółmi mamy wolny wieczór, to właśnie, żeby się oderwać od tych wszystkich codziennych kłopotów, gramy sobie w brydża. To dla mnie prawdziwy relaks. Natomiast w zeszłym roku pan Włodzimierz zagrał w kolejnym filmie Pod wiatr. Ja myślę, że pan Włodzimierz troszeczkę przesadza. Może faktycznie mogliśmy go oglądać w większej ilości filmów czy seriali, ale to, co zrobił, jest naprawdę imponujące, a również jako aktor dubbingowy przecież świetnie umilał nam czas i to na dodatek młodemu pokoleniu. Smerw Łasuch zawsze był moim idolem. Nieskromnie przyznam, zresztą no, Sylwestra też uwielbiałam. Także serdeczne pozdrowienia przesyłamy, bo wy oczywiście też możecie w komentarzach. I pamiętajcie, że możecie także proponować, o kim zrobić kolejny odcinek, a tak szybko mówię, bo już należy kończyć, bo zobaczcie, tutaj tych minutek to całkiem sporo już się zrobiło. Lecę, nie zajmuję wam więcej czasu. Chyba, że macie, to zajrzyjcie do karty, bo tam inne odcinki dla was zostawiam. Trzymajcie się. Pa!